Introducing the Flex Tape. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku konfrontacja, której chcieliście, konfrontacja, której żądaliście, konfrontacja reklamy, w którą naprawdę ciężko uwierzyć. Zresztą zobaczcie sami. Hi, Phil Swift here for Flex Tape, the super strong waterproof tape. That can instantly patch, bond, seal, and repair. Flex tape is no ordinary tape. Its triple thick adhesive virtually welds itself to the surface, instantly stopping the toughest leaks. No dobrze, przekroczyliście pewną masę krytyczną pod względem ilości maili, wiadomości prywatnych, a nawet fizycznych listów w skrzynce zawierających prośby i groźby, żebym wreszcie zajął się tym tematem. Ależ proszę ja was bardzo. Bo co za problem wydać 500 zł na taśmę klejącą? No właśnie, The Flex Tape ma jedną wadę, a w zasadzie dwie. Jest trudno dostępna i relatywnie droga. Ale co z jej zaletami? No właśnie po to tu jesteśmy. It even works underwater. It even works underwater. Słyszycie ten cudowny amerykański akcent? It even works underwater, man. Podejdźmy jednak do tematu na poważnie. Oczywiście, na tyle, na ile się da. Chciałem zbudować gigantyczne akwarium z pleksiglasu, ale cały budżet tego odcinka ulokowałem w taśmie. Flex tape is super strong and once it's on, it holds on tight. Oczywiście zrobię to tak uczciwie, jak tylko będę potrafił i zadam sobie kluczowe pytanie. Czy The Flex Tape działa tak jak w reklamie? Sprawdźmy to! If something's strange in the TV set, who you gonna watch? Czym w ogóle jest nasz Flex Tape? Z opakowania dowiadujemy się, iż jest to Strong Rubberized Waterproof Tape, czyli po polsku mocna, gumowana, wodoodporna taśma. Wygląda to mniej więcej tak. Właściwie to nie mniej więcej, tylko dokładnie wygląda to tak. Taśma ma delikatny zapach takiego technicznego plastiku. Podobny zapach mają baseny dmuchane dla dzieci. Po rozwinięciu ujawnia nam się powierzchnia klejąca, która pokryta jest dodatkowo takim przeźroczystym plastikiem, który należy zdjąć przed użyciem. Na przykład na takim plastikowym, przeźroczystym pojemniku pełnym wody, w którym ktoś zupełnie przypadkiem zrobił dziurę. Waterproof tape. A więc zróbmy sobie tą dziurę przypadkiem i zobaczymy, co dalej. Także ten, dziurka przypadkiem zrobiona, czas wypełnić pojemnik wodą, a dalej co się będzie działo, to się będzie działo, ale będzie się działo. Okej, pora zaczynać. Przyznam się, że długo czekałem na tą chwilę. Odkąd tylko zobaczyłem reklamę Flex Tape na YouTubie, którą zresztą wy mi podesłaliście, to marzyłem o tym, żeby to zrobić. Wierzcie lub nie, marzyłem o tym, żeby zrobić to w stylu prowadzącego. Waterproof tape! Dobra, nie przedłużajmy już tego. Woda nam ucieka, ale jest cały czas dostarczana przez wąż. Tak więc uwaga. Introducing the Flex Tape. Nie. Załatało. Czekajcie, trochę cieknie górą, trochę wyrównam. Przejadę palcami tutaj i tutaj. Co prawda na reklamie nie było to robione. A. Połączenie nie było na początku super szczelne, bo gdzieniegdzie wydostawały się takie kropelki wody, ona sobie tak kropelkowała. Ale wystarczyło palcem przejechać po łatce, wygładzić te wszystkie nierówności, żeby wreszcie połączenie nabrało szczelności. Nie to, że specjalnie mi jakoś zależy na tym, żeby udowodnić, że połączenie było szczelne, ale jeśli się postarać, to faktycznie jest szczelne. Tak jak teraz. Nie wiem, co myśleć, czy być zdziwiony, czy być zaskoczony pozytywnie. No jestem zaskoczony pozytywnie, ale zawsze jak ja jestem zaskoczony pozytywnie,
to wy podejrzewacie jakąś ściemę, dlatego zrobimy jeszcze jeden eksperyment, a w zasadzie jeszcze dwa eksperymenty znane z reklamy. A kolejne dwa eksperymenty odpowiedzą na kolejne dwa kluczowe pytania. Pierwsze z nich to, czy flex tape even works underwater? Natomiast druga zagadka wszechświata to, czy flex tape udźwignie 45-funtowy talerz od sztangi. 45 funtów to 20 kilo. Potraktujemy taśmę ulgowo i przyczepimy do niej 15-kilowy talerz. Dziura zrobiona, widać. Zrobiona. Naturalnie kolejnym krokiem będzie zalanie wiadra wodą i załatanie dziury, próba załatania dziury od środka. Okej, wszystko gotowe, woda się leje jak szalona. Więc pora sprawdzić, czy flex tape even works underwater. A jak to zrobimy? Bardzo prosto. Monia nakręci to z drugiego ujęcia. Od środka. Gotowa? To jedziemy. Even works underwater! Wygładzę. Wygładziłem. Puściłem. Nie jestem zaskoczony, ale powiem wam, dlaczego nie jestem zaskoczony. Już wam mówię. Nie chcę być inaczej. Wygląda na to, że flex tape even works underwater. Ale dlaczego? Ponieważ ciśnienie wody przyciska ją do dziury. No taka jest moja teoria. Przyciska ją, dodatkowo ją uszczelniając. Dlatego to połączenie jest zupełnie szczelne. Pewnie pojawiło się wam po drodze pytanie, co by było, gdybym od środka wiadra przykleił zwykłą gumową łatkę, nawet bez kleju. Czy ciśnienie wody, przytulając tą łatkę do ścianek dziurawego wiadra, uszczelniłoby dziurę? Mógłbym to sprawdzić, gdyby nie to, że nie chcę na siłę udowadniać, że coś jest z tą taśmą nie tak. Jak na razie jestem mega pozytywnie zaskoczony. I zobaczymy, jak taśma poradzi sobie z eksperymentem numer 3. Flex tape is super strong. Okej, po trzecim cięciu mogę powiedzieć, że już doszedłem do wprawy. Udało mi się uciąć kawałek taśmy w miarę sprawnie. I mówiąc szczerze, mam nadzieję, że ten eksperyment trzeci nie wypali. Dobra. Powierzchnia oczywiście oczyściłem. Powierzchnia jest sucha i czysta. No i co? Teraz już tylko wystarczy ją podnieść, a jeżeli uda się ją podnieść, no to eksperyment numer 3 mamy zaliczony. Pozytywnie. No cóż. Jakby to powiedzieć, taśma wytrzymuje 15 kilo. Co prawda w reklamie było 20, ale zawsze możemy te 5 kilo jeszcze dołożyć. A dołóżmy. Ja dołożyłem po prostu drugie 15. W rezultacie mamy 15 plus 15. 30 kg. Uwaga. Podniosłem jeden. Podniosłem drugi. Kuźwa. No i co tu się? Dobra, powiedzmy, że nie były one najlepiej połączone, ponieważ były połączone przy pomocy głupiej drewnianej listewki i to miało prawo się średnio udać. No ale widzieliście. No zresztą widzicie teraz też, że taśma utrzymała 30 kg i trzyma. I trzyma nadal. Że tak powiem, no nieźle. No trzyma, no. Otrzyma? Otrzyma. A miałem nadzieję, że puści. Minęła już jakaś godzina od czasu, jak przykleiłem epicką łatkę. I połączenie nadal jest szczelne. Co prawda tutaj się zrobiło takie wybrzuszenie w miejscu, gdzie jest dziura. Ale połączenie nadal jest szczelne. A jak z wiadrem? Nic nie kropelkuje. Sucho. Ale uwierzcie mi, chciałbym, żeby kropelkowało. Naprawdę chciałbym udowodnić, że ta taśma ma jakieś wady. Poza tym, że ciężko się ją tnie nożyczkami.
Często jest tak, że udana konfrontacja to nieudana konfrontacja, bo dopiero nieudana konfrontacja byłaby udaną konfrontacją. Zanim pomyślicie, że sprzedałem się producentowi Flex Tape'a, musicie wiedzieć, że w Polsce nie istnieje nawet jej dystrybutor. Kupiłem 10 rolek taśmy Flex Tape. Jedną podarowałem znajomemu, zostało mi 9. Jedną rolkę zużyłem dzisiaj, zostało mi 8 rolek. Czuję, że powinienem zrobić jeszcze drugą część tej konfrontacji. Mam już nawet pomysł na drugą część. Pomysł, na który nie wpadliby nawet twórcy tej kuriozalnej reklamy. Pomysł, który prawdopodobnie wymagać będzie sporych ilości taśmy. I saw this boat in half and repaired it with only Flex Tape. Not only does Flex Tape's powerful adhesive hold the boat together. Umówmy się tak, że nie zdradzę wam tego pomysłu, żeby nie zapeszać. Ale już teraz chyba mogę powiedzieć do zobaczenia w drugiej części konfrontacji Flex Tape. Póki co tematu nie zamykam, a jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym.